No, witam. Dzień dobry. No i godzina 12. To co smacznego wam życzę. No, smacznego. I ja takie mam pytanie też do was. No, bo tak się mówi o tym obiedzie, o tym rosołku. Ciekawe, czy wszyscy sobie gotujecie ten w niedzielę ten rosołek i ten schabowy, czy na drugie danie jest coś innego? No, bo nieraz słyszę, że nie wszyscy, tak jak u nas tutaj, jak znajomi są, jak nieraz mówię o tym rosołku, bo czasami zaraz mi mówią, a że ja tam wszystkim życzę smacznego rosołku, czy smacznego w ogóle, nie? To gdzieś zupy gotują jakieś tam, no tak, teraz to jeszcze widzę szczawiowe, jeszcze niektórzy gotują, jeszcze tą błotwinkę ogórkową, jakieś inne, no. I ciekawe, czy u was też faktycznie ten rosołek wszędzie jest na stole? I drugie danie, też ten schabowy na przykład, no, kapustka zasmażana na przykład, fajny ogóreczek małosolny jeszcze, no. No i też mnie ciekawi, tak jak ja, czy lubicie na przykład, no, do popicia na przykład, jakie kompoty stosujecie. No. Ja bardzo lubiałem zawsze kompot z dyni, pokrojoną dynię w kostki, ugotowana, cukrem zalana, już jak była miękka, się dodawało cynamonu, goździków, no i tam łyżeczkę octu. Super kompot. No, naprawdę, no, ale to na pewno znacie to też, no. Chociaż to nie jest to, że zaraz sugeruję, żebyście sobie to robili, to co ja akurat je, nie? Każdy może sobie na przykład, co tam, z awokado coś zrobić, no. Granata sobie gdzieś wrzucić, no. Tylko nie, no, nieprawdziwego, no. Jak mówię, rzuć granata w bigos, to zobaczy, co będzie, no. Ale to są żarty tylko, no. Ja tu w sumie sam na razie walczę jeszcze z elektryką. No, mechanika już jest, silnik wszystko ładnie chodzi. Skrzynia też, bo rundkę tylko jedną zrobimy, bo chodnicy nie ma jeszcze. No, kolega jeszcze Poszła do nie. malowania. No, do malowania tam miał posprawdzać też, bo się tam sypie się z niej ta farba łuszczy. Jak już tyle było robione, no to dawaj. Tu przewody tam Paweł zaraz te. Pompa wody jest nowa, wentylator już podwójny, bo był pojedyncze to śmigiełko, ale bardzo skrócone gdzieś. No i tak się mówi, to szkoda, że te, bo takie ciągniki jak już ta 30, to już powinno być czteroopadkowy wentylator. Zawsze lepiej to chłodzi, nie? No i termostatu wcale nie, tam był termostat, fragmenty tylko. Tak utleniona obudowa, że już nie szło jej z powrotem założyć tej obudowy termostatu. No, jest nowa, ale znowu nie ma tej tulejki dystansowej, co w środku dociska ten termostat. No, trzeba jeszcze to poczekać. No, przewody są gumowe, już czekają, opaski też są nowe. No, a ja tu jeszcze w międzyczasie elektrykę. No, z tą elektryką naprawdę to kara boska. No. Tu Remik sobie wybrał taką gotową instalację w sumie No, gotowa, włączalną. niby jest gotowa, ale te lampy, jedną żaróweczkę włożę, ten paluszek, zakładam drugi, to już tamto spada mi ten paluszek. Otworki maluteńkie są. No, nie wiem, ani coś podjąć, próbowałem podjąć, no nie da rady, trąc. Jak tutaj coś nie łączy. Świeciło, już nie świeci. No to znowu tu, to spadło. Te czarne plastyki obudowy, które tam się wkłada, mają dwa takie zaczaski, haczyki. I oni po prostu nie trzymają, bo od tej strony jak żarówkę się wkłada, no to te haczyki nie utrzymują tego. I to wychodzi wszystko. Ta blaszka mięciuteńka, ta miedziana, która daje dopływ prądu, to jest z puszki od konserwy chyba robiona, albo co, nie ma sprężystości po prostu. Przede wszystkim jak się kupuje nową, to od razu można sobie poczepać koło ucha, aha, wszystkie części są, no bo tam coś lata. No faktycznie, wszystko lata, druty, nie druty. No i teraz instrukcja, tu dzwonią chłopaki też, jak tą lampę złożyć. Gdzie kiedyś były dwie rurki, dwie sprężynki były, w każdej rurce jedna sprężynka, spiralna.
wcisnął na przykład żarówkę jedną sygnałową, no to na kierunkowskaz, i dwusygnałową. Tam stop i postój. I klosz, jednolity klosz był, przykręcił, no aż się chciało coś robić. I proszę sobie wyobrazić tak, kierunkowskazy. No żarówek nie ma, to nie ma. No wkładam żarówkę, nie idzie żarówki włożyć. Niestety, nie włoży się żarówkę. Trzeba ją jeszcze raz wymontować i ten krążek izolacyjny, który jest, trzeba dookoła go skracać i dopiero on się tam w tą tulejkę schowa, bo żarówkę można w ten czas zanurzyć, żeby ją zaczepić. Tak samo druga lampa. No tam sprężynka jest pod spodem, no, jeszcze. Kto to odbiera? Naprawdę, ja nie wiem, ja aż głupio jest. Naprawdę głupio mi, bo za każdym tydzień jest, Franek znowu się czegoś czepia. Naprawdę czepia. Zobaczcie, proszę zobaczyć ten. O, to ten ciągnik jak chodzi, jak to wszystko lata. To jest od puszki, od konserwy spornik zrobiony. No. Wziąć teraz, powiesić, ja tu dorobiłem mu ten szperaż, na razie jest taki, bo będziemy szukać oryginalne ten z widełkami, nie? Tu jest 16 ten, no jeszcze ten łuk, to jeszcze w miarę, no. Nie wiem, no to czasami jest brak słów, no. Co tam jeszcze? Aha, trójwskaźnik. No i luzem są oprawki do żaróweczek małych. Każdą jedną żarówkę chcę włożyć, nie wciśnie. A jak wcisnę, już dwie, już kominarkami wciskałem, udało się, ale jedna pękła, no sermater. To znowu jak wkładam tam w tą tulejkę, już niby świeci, nie wejdzie. No to są te plastikowe te oprawki? I plastikowe, chciałem zeszlifować, mało bym się nie poparzył. Wziąłem stare, znalazłem, z ebonitu, no tamte się dobrze niby obszlifuje, ale jeszcze mało obszlifowane. No nie idzie włożyć, no. Kto to robi, no? No. Przecież takie coś to jest wielka przyjemność jest. No. Ja żebym to nie lubił tej roboty, to ja nie wiem co ja bym zrobił. Rzuciłbym klucze i poszedł gdzieś, ale gdzie? No, naprawdę. Kolega przed chwilą był, Józiu taki, składa 50 czy 60, mało ważne. No, szef tam, u takiego szefa tam składa traktor. I robi, pokrywę, wał założył, tam z wielką biedą. Uszczelnienie tarawału, tylna pokrywa przednia i z uszczelniaczami. Dobrze, że kołków nie ma tych ustalających i już nie pasuje, nie ma centryczności. Z jednej strony bym musiał wszystkie wargi, taki półksiężyc tego uszczelniacza nożem wyciąć, to w ten czas by ten uszczelniacz w miarę był, ale tu z tej strony luka by była. I się pytam teraz, kto to produkuje, kto to odbiera. To powinno być naprawdę tutaj jakiś, no nie wiem, kontrola spichu i koniec, no. Przednia pokrywa, to samo. No ale my żeśmy do 40 kupili chyba tylną pokrywę, tylną, tak, nową. Od razu. I od razu, jak założyliśmy, to nie szło wałem obrócić, więc od razu była wyrzucona, założyliśmy starą. Od razu wyrzucona, jest... no. A gdzie jeszcze kołki ustalające? Żeby kołeczki były tak stare. No nie chciały pasować, to najpierw żeśmy tam się bawili. I naprawdę kiedyś, jakie to było zadowolenie, jak się coś zdemontowało i coś nowego się zakładało. No. I wszystko pasowało, no naprawdę ja, i dlatego, że z tamtych dobrych rzeczy, jak pamiętam, i z tamtych czasów jestem zadowolony i teraz stąd u mnie to jest wielkie niezadowolenie i wielkie zdenerwowanie, naprawdę. Ja jestem, chociaż naprawdę jestem taki, no, bardzo, bardzo spokojny facet. No, do ja czasu. Ja tam byle czym się nie zrażam, na zakrętach uważam, jak to mówię, no. Śpiewał więc... Wiesław Gołas, nie, chyba? Czy Rewiński? To był prawdopodobnie Sztur chyba, jak się nie mylę. Tak? Nie, bo on to było, Sztur to śpiewał,
każdy umie śpiewać, czy coś takiego. No, śpiewać no, każdy może, to lepiej. To był Jerzy Sztur. No, bardzo fajny aktor. Bardzo lubiłem zawsze oglądać w filmie. No, teraz coś nie widzę, bo prawdopodobnie chory jest. No, życzę mu naprawdę szybkiego powrotu, no, panie Jurku. Zresztą panie profesorze. No. Co tam jeszcze? No i pozdrawiam syna Maćka. Co tu jeszcze chciałbym powiedzieć? No a jak to było kiedyś z częściami? Jak pamiętasz te w tamtych czasach? Też było bo też były buble przecież. Kiedyś też się robiło. Było pełno odpadów. Każda jedna, ten była nawet naklejka. Atest. Atest, pieczątka jakaś taka okrągła, ja wiem. To był odbiór... KT, kontrola techniczna. Kontrola techniczna była. No ale na te kartki się tak za bardzo nie tego, to oderwało się, albo luzem była tam gdzieś w kartoniku, nie było w tych koszulkach żadnych. No i ja sobie naprawdę nie przypominam. No bo niby mówili, że do samochodów, jak na przykład do Malucha, czy gdzieś te prywaciarskie, jak to się kiedyś mówiło, części się kupowało, blacharskie, czy jakieś, to błotniki nie pasowały, czy coś, bo mówili, że jak fabryka na przykład się, nie wiem, ileś tam tysięcy, czy no bo milionów to może nie, ale ileś tysięcy razy forma na prasie trzasnęła i zużyła się ta forma, bo wiadomo, że się też zużywa, wyrzucili, tak. A prywaciarze kupowali i tłukli to dalej, więc przez to nie pasowało. No, przy samochodach być może, ale tam z blachą... Nie robię dla mnie różnych. Trudno, ten błotniczek trochę w tę stronę, te blacha no, zawsze się podda. Nie ma znaczenia. To jest... ale inne części naprawdę, no miód malina, no można powiedzieć. Co tam jeszcze? Chyba, że ktoś zły rozmiar sobie zamówił i coś nie pasuje. Okazuje się na przykład uszczelniacz na przykład 40 na 65 miał być, a jest zamówiony 40 na 68 lub na 72. Takie jak są w Pochwa tutaj w tylnym moście, nie? W 25, 28, 30. Nie? Takie uszczelniacze. I też niejednorodne, można powiedzieć, nie jeden gatunek jest. No, bo w jednym są 40 razy 65, 30 mają, a w starszych typach na przykład miały 40 razy 72 lub 40 razy 68. Te trzy rozmiary naprawdę, bo pytają się na przykład, pytacie się, jaki tam uszczelniacz, panie Franku? No, niezmienny jest ten właśnie między bębnem a zwolnicą. 50 razy 80 razy 10. No, tam jest tam. No. I łożyska tam. 62,08, 63,07 na tej małej zwolnicy. Nie? To są niezmienne. Z kolei te duże uszczelniacze na zwolnicy 100 na 130 razy 14, razy 13 mogą być. Nie? Ale w ten czas jak wał nie jest przetaczany. Dlatego przetaczany, bo ten uszczelniacz, same są różne, dostają się zanieczyszczenia, piasek i poradzi wyrobić taki rów. I to trzeba właśnie stoczyć. I już później trzeba dopasowywać uszczelniacz. Nie? Są teraz ostatnio, nawet miałem 80 razy 130 uszczelniacz. No, już tyle był zjechany. Na wale koła, nie? Tam gdzie te łożyska przychodzą 62-12, 62-15, no, bo MK ma tam łożysko takie jak 40 na wale, 32-211, 30-214, no, tutaj. No, ale no. A pamiętasz tą tarczę, co gdzieś mamy, nowa tarcza sprzęgłowa chyba od 60, gdzie jest nówka, tylko trochę przykorodowana z wierzchu, bo już leżała kupę czasu gdzieś, z innymi częściami żeśmy to nabyli, i jest nowa tarcza, ale brakuje, w ogóle wielowpust jest niezrobiony. Tak jakby w fabryce zapomnieli zrobić, czyli też musiały się jakieś pomyłki. No. Kiedyś mówili, że poniedziałkowy montaż był, nie? Taki, że po weekendzie jak wracali, to najgorsze części się robiło. No, chociaż teraz to już widzę nagminnie są, że nieraz jak się bierze tam parę garści, na przykład nakrętek różnych, że w nakrętce nie ma wcale gwintu. No, gdzieś to chyba albo akord... Podkładka bez otworu też się zdarzały. No, z tym, że ten... Jeszcze wcześniej ja już chyba mówiłem, kolega kupił do 30 kolektor sący, ale zaślepiony całkiem. Założył, no nowy, co tam będzie zaglądał? Zakręcił wszystko. No nie idzie uruchomić. Przecież on chodził. Jak on chodził? Gdzie? No ale kolektor był w ten czas tam, któryś go się pyta kolega. Nie, kolektora jeszcze nie było. No kolektor, no cóż tam kolektor, no. Świece założył, bo wkręcił, nie patrzył. Nie ma przelotu.
Okazało się, no. I widzicie? Widzicie, jak to się robi? No. Tutaj Paweł, chodź, ja ci zaraz pokażę. Jakie sople wiszą, jakieś, to nie wiem, no. No widać to trochę. To jest, że nie całkiem założone jest, dlatego że uszczelka ja jest, nawet nie zakładałem tej uszczelki, bo tu jeszcze termostat ma przyjść i takie dystansowa ta tulejka. Nie ma jej na razie, ale chłodnicy nie ma, co tego, ale sprawdzam na wszelki wypadek już, co, jak przezornie, czy wszystko pasuje. Pasuje, no pasuje, opaski są, ale opaski kolega kupił na wymiar, no może wreszcie to kiedyś może popuchnie, no. No, mówię to, Franek, weźmiesz, przytniesz najwyżej, no, bo innych nie było. No dobra, no, to nie jest wina już producenta, no, akurat nie było takich, no to... Gapowe się płaci. No, remiksa takie kupił, to jest jego sprawa. Co tu jeszcze? No, tu ładnie wentylator, właśnie o tych łopatkach na krzyż teraz daliśmy, bo przedtem było jedna łopatka, ale gdzieś bardzo króciutkie te łopatki były, no nie wiem po co, no. A przecież tunel chłodnicy jest oryginalny i tam jest na tyle z luzu. No. No, pasek przy okazji nowiutki jest. Co tam jeszcze? No, kazałem mu jeszcze sprężarkę, bo ma sprężarkę, tylko jest strasznie duże koło pasowe. Tylko że tutaj jeszcze koła nie ma. No, to jest 335. Może nie było to na zamówienie. To znaczy, bo to chyba było coś takiego jak na przykład w Niemczech, czy w innych krajach, bo u nas był popularny transport ciągnikami, że się ciągnikami transport wykonywało. Tak? No. A na zachodzie, czy gdzieś tam na eksport, jak szły traktory, to dlatego nie miały sprężarek z reguły, bo tam po prostu się nie praktykowało transportu traktorem, tylko były ciężarówki do tego, a traktor to służył do upraw jakichś i tak dalej, więc no. Stąd też tak sporo traktorów, które przyjeżdżają gdzieś z zachodu, wracają tutaj, to się zdarza, że właśnie albo nie ma w ogóle sprężarek od początku, albo tak jak Zetory, te 4011, co u Przemka też był bez, tak, w ogóle tak, bez tak, pneumatyki. No, tak samo Zetorki 25, które wychodziły, symbol miały T. Ale to niby w transporcie, ale nie miały wcale wałka przekaźnika zamontowanego, a jeszcze w katalogu jest ta blacha, zaślepione z tyłu wszystko, no bo jak w transporcie ma pracować, po co mu to? No jest, tylko że takiego Zetora ja nigdy nie widziałem na oczy. Tylko że w ten czas, jak był duży popyt na traktory, żeby jak najmniej, nie potrzebujesz podnośnika, nie potrzebujesz na przykład wałka, jeszcze lepiej. I następny, przecież to masowo te traktory była produkcja. Podejrzewam, że taka sprawa była. U nas z kolei, no co, pierwsze 25 ursusiki jak wyszły, czy bulldog, była pompka, niestety. Ja czuję jeszcze te odciski z tamtych lat. Codziennie w bocianie ojcu pompowałem, sobie tam wino z chłopami popijali, ale ja byłem zadowolony, że on mnie dopuścił do tego. No, ja jeszcze byłem cwany, że podkładałem, jak przyjechał, jeszcze już trochę było mało powietrza, żeby on całkiem nie usiadł. No bo no, lżej się pompowało. Lewarka nie było. No, dziadek kiedyś nalał kwaśnego mleka. No to będzie. Ale ja się dziwię, że to... Tylko, że w pomie nie było jeszcze wulkanizatora, wulkanizacji w ogóle nie było. No. Później dopiero założyli ten sprzęt, pokupowali na gorąco łatki, nie łatki. No i ojciec... To wulkanizacja, jeszcze tak ci wejdę słowo, wulkanizacja prawdopodobnie wtedy u nas na podwórku była. U nas, ja to tak miałem powiedzieć, ale jak ty powiedziałeś, no faktycznie, bo ojciec tu właśnie wspominał właśnie, gdzie ja teraz mieszkam, tu w Obornikach, tu z pomu buldokami przyjeżdżali i ten sąsiad na dole, który mieszkał, on właśnie był wulkanizatorem. Później okazało się, jak jeździłem na komunię już do Prusic, on jeździł starym w tartaku. Pracowników woził w tamtych latach. To mówi, o, tartak jedzie. I mama mówi, po co będziesz piechotą iść, z tartakiem się zabierz. Ale te chłopy tam od razu wołali parę groszy, żeby dawać, a ja bez grosza. 50 groszy, bułka ta duża kosztowała, nawet tego nie miałem. Bo tam niektórzy sobie z religii jak wychodzili, a 4 kilometry trzeba było na boso zasuwać na religię, do komunii przygotowanie jest. No.
zielone czereśnie, aleja czereśni była z Prusic do Obornich. No to patrzę, które tam żółtawe są, zielone się najadł człowiek, szedł. Jeszcze asfaltu nie było, trzeba było iść, tak, co w Poznaniacy mówią, latówką. Latówką, to znaczy takie pobocze było, że maszynami rolniczymi na metalowych kołach w takim piachu, pobocze takie było. I koń chyba też lepiej miał, nie? No i koń miał lepiej, no ciężko było, bo wiem, że jak myśmy do młyna jeździli tam z ojcem, tym żelazniakiem, wozem, to przecież no nie szło ujechać. A jeszcze po kocich łbach, to Matko Boska. No i chcę wspomnieć o tym mleku. No ojciec tam wcisnął pompką, tam mama mu jakiegoś tego po paru dniach, no ale dalej kapeć. Śmierdzi jak cholera, co tu tak śmierdzi, jak ja tam pompuję? Jak zaleciało, jak ja tam zaworek, aż cofnęło mnie. No niestety, no, ale człowiek wszystko jakoś tak przeszedł ten czas, tamtych trudnych czasów, no. No ale co to miało dać, że niby miało uszczelnić, tak? Że... To miało uszczelnić. Tak samo w chłodnicach musztardę. Dawaj tam puszka, dwie puszki, takie słoiczki były, bo nawet faceci z musztardówki się piło wino. Pili, bo po musztardzie była taka szklanka fajna. Pokrywka szklana, no to się wyrzucało. To ja szklana tam... była pokrywka? Szyło. I aha, to takie ładne były te, że to mama zawsze wyczyściła, to były te musztardówy. Ale to przeważnie te chłopy przychodzili, bo a do ojca to zawsze było zbiorowisko. Ja to lubiłem nieraz słuchać, tylko że tak, żeby ojciec mnie nie... z tyłu. Ja to byłem za kulisami gdzieś, podsłuchiwałem, albo jak jakiś, no... Trzeba było nagrywać. Nagrywać. Opowieści. Bo jak ojciec mnie dojrzał, sieczka, tam oćwiń, już gnój, ja nieraz mówię, że tam jeszcze... O kurczę, tam nie było dyskusji. No. No ja to ja teraz to sobie mogę z tobą podyskutować, no, to nie te czasy. No właśnie o to chodzi. No, ja nieraz sam bym złapał za grabie, za coś, abyś ty sobie odpoczął, bo ty się jeszcze w życiu narobisz. Bo ja jeszcze się może tak czuję i te. No i ale lubiłem właśnie podsłuchiwać ojca. Jak opowiadali tamten coś, nie? A to szczególnie traktorzyści jakiś, no i to wino, i wino, następne. Nieraz Franek, leć tam do Dietrycha, bo to na kredyt zawsze brało. No to on już wiedział, jak mnie widział, Dietrych sklepowy w domu miał skrzynki z piwem, skrzynki z winami, szczególnie wino patykiem pisane, no to tam gdzieś było słychać, że na Bocianie gdzieś się przewrócił i zginął, ale gdzie, nie pamiętam. Bo ja jeszcze byłem małym chłopcem, jedynie na nowym dworze w PGR-ze, w Trzebnicy, podczas burzy, ale to była bardzo groźna burza z piorunami, buldokiem orał i jak piorun strzelił w buldoka prawdopodobnie, ja to nie widziałem na oczy, ale to opowiadali bez przerwy chłopi i traktorzyści, że ten traktor się prawie rozsypał się. No. Tam z żeliwa, nie wiem, czy w komin uderzyło, czy coś takiego. No tak, a pług był uziemiony, był pługiem, nie? No, parę lat później już przy snopowiązałce, znowu też koło nowego dworu, kosi snopowiązałką, a to jeszcze był Ursusy C45 i tam się nie gasiło, bo tu zawsze w przepisach BHP, proszę przy snopowiązałce, przy aparacie, czy coś, nie wolno było ten. No to nie będzie wygaszał Ursusa. Nie, bo ja tam coś nie wiążę, nie ten. I facet zaglądał, tu snopowiązałka chodzi i zaglądał, czy tam sznurek nie ma i złapał go ten i tutaj wyrwało mu. Tu gdzieś na szyi coś takiego. Najpierw mówili, że głowę urwało, nieprawda, bo później opowiadali gdzieś. I wyrzutnik snopu, bo nabrało już słomy pełno, no i przyszedł. Rogatka się uchyliła, iglica podeszła i wiązanie snopu. No i co, chłop nie zdążył. Takie różne wypadki były. No, ja dzisiaj akurat może takie smutne rzeczy wam opowiadam, ale no niestety to wszystko związane z traktorami, z czasem przeszłym. No, a przy okazji może to też jakoś pomoże. Przestroga. Jakaś przestroga, no wiadomo. To zawsze nie, trzeba pomyśleć, zanim się gdzieś rękę wsadzi, to trzeba pomyśleć trzy razy. To nie tylko dzisiaj się tylko mówi, abyś był trzeźwy. To nie wszystko.